Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tomb Raidera 2013. Wczytało mnie tuż przy skarbie, mimo że chyba ostatnio kończyliśmy przy obozie, ale zobaczymy. Ogólnie miałam bardzo dużą przerwę od nagrywania, ponieważ byłam chora. I teraz wracam. Wy tego nie odczujecie praktycznie, bo tych odcinków jeszcze nie wrzucałam właśnie ze względu na to, że byłam chora i byłoby mi ciężko nadrabiać to w międzyczasie i nagrywać te odcinki. Ale no, ja to trochę odczuwam, bo nie do końca pamiętam, co robiłam. Ale zobaczymy. No był jakiś chyba bonusowy grobowiec, więc wydaje mi się, że po prostu musimy stąd wyjść. Musimy stąd wyjść i tutaj z tego co widziałam na mapie mi pokazuje, że mam wejść na szczyt wodospadów. W dodatku tu mam coś, ale nie wiem czy to jest odkryty relikt. Ja nie ogarniam tych oznaczeń, które mam rzeczy odkryte, a które są nieodkryte. Bo to wygląda jakby było... Aha, tak. To wygląda jakby było po drodze. I co, ja tego nie zebrałam? To byłoby dziwne. Ha? Chyba, że mnie tu nie było? Nie, no to jest dziwne by było trochę. To tak jakby ten relikt jest nade mną. Tu wchodziłam przecież tym czekanem. Więc być może ten relikt po prostu... jest na tym wodospadzie. Dobra, teraz... Wow, nic nie widzę kompletnie. Co ja tu mam? Mam jakiś pistolet, mam łuk. Dobra. Czy ja mam iść tędy na ten wodospad? Na to wygląda. No bo tu mi pokazywało ten relikt. No, tak jakby... A czym to się... No. Możecie też mnie słyszeć trochę inaczej, ponieważ od ostatniego czasu, jak nagrywałam odcinki, sprawiłam sobie ramię mikrofonowe, więc teraz mam mikrofon trochę bliżej twarzy i trochę jednak inaczej jest słychać. Na, jeśli ktoś ogląda live'y, to już pewnie wie o tym. Ci z was, którzy nie oglądają live'ów, no to... Should we head back up to the bunker? Nah, let's wait out the storm. Got it! Okej, nie skupiałam się do końca, co oni gadają, nie wiem, czy to coś ważnego. Okej, tu im mogę spuścić. Aha, i tego jakoś... Moja celność dalej jest kiepska. Ale spoko. Na szczęście nie ma ich tu dużo. Dobra, pozbieraj rzeczorki. Trochę tu tego mamy. Tam jest jakiś ptak. Wow! Jezus. Tu kury biegają. Tam coś jest na górze. Co to jest? Aha, to są jakieś experience points chyba. Dobrze, bo tam są po drugiej stronie, tylko ja to z tej strony to ja chyba nie zejdę. Czy ja tu nie miałam jakichś zadań dziwnych do zrobienia? Grobowce, oświecenie, podbieranie jaj? A, to po to mi się ten ptak pokazuje chyba. Podbieranie jaj. Nie, bo tu stąd byłam. Aha, tu mnie nie było. Ja ostatnio latarnie jakieś zbijałam, ale to już chyba się nie liczy. Tu, tu i tu jest jeszcze jakiś dokument. I
have spoken to some of the villagers on the island. I was expressly forbidden to leave the palace, but this did not stop me. My duties here are clear. I must learn the truth, but the stories I uncovered defy belief. Rumors abound of the queen's communion with the spiritual world. They say she commands the sun and the rain, that her lands are abundant by her will alone. This is certainly nonsense. But what can be the cause of such whispers? Is this how she controls her people? By engaging their primitive superstitions? I saw absolute reverence in their eyes when they spoke of her. Yet, I also sense fear. Her people are treated with fairness, taxed reasonably, and are well protected by her storm god. No wonder some of them even pray to her. It's as if she were more than just a queen to them. Spreading discontent through her people may well be a harder task than I imagined. Okej, okay, ambasador odkrył tajemnicę otaczającą Słoneczną Królową. Wygląda na to, że miała jakąś nadnaturalną władzę nad swymi poddanymi. Okej. Okay. Coś tu jeszcze jest ciekawego. Jest tak ciemno przez to. Aha, bo ja się po tym nie mogę wspinać. Tylko gdzieś tam. To mogę zrzucić, ale to jest chyba tylko... Do wrogów. Czy ja jestem w stanie w ogóle wejść tam wyżej, na ten daszek? O, tutaj. Lara, wejdziesz tu? No, jest tu. Ten relikt chyba będzie. A kind of mortar and pestle. Probably used for preparing medicinal herbs. Jagen, to przypomina moździerz z tłuczkiem. Pewnie służyło do przygotowywania leków i ziół. A jak ja mam to... Ha, prawy przycisk to był. Już nie pamiętam takich szczegółów. Gdzieś tu jest coś jeszcze. Ale nie wiem gdzie. No obejrzałam już z każdej strony, come on. By dopasować kąt kamery. No ale co ja mam... O. Denerwuje mnie, że jakby trzeba to ułożyć w odpowiedni sposób, mimo że jakby z tej... Wydaje mi się, że z kilku perspektyw widać te szczegóły, o których ona mówi, ale trzeba to ułożyć w odpowiedni sposób. W moździerzu są drobne kawałki kości, których ledwo widać, albo prawie wcale. Mam nadzieję, że zwierzęcych. No cóż. Ona się mniej zwierzętami przejmuje niż ludźmi. Dobra, czy coś tu jeszcze jest interesującego? Dobra, tam bym mogła sobie skoczyć. Tak, to jest ten relikt, który mi się świecił. No. Aha. Nie mam ułognia. Czy ja jestem w stanie gdzieś tego ułognia sobie sprawić? Chyba, że tam dalej, nie wiem. Ja w sumie od tamtej latarni będę mogła chyba. Dobra. Okej. Okay. Jest jakieś zadanie z tymi posągami. A oprócz tego... O, tu się coś świeci. Gałoskrzynka chyba. Dobra. 5 na 15. O nie! Jak... No, jak mogłaś spaść? Jak mogłaś spaść? Dobra, wyjdziemy sobie tędy. Podpalę tą pochodnię jeszcze raz. Chociaż w sumie... Kurczę. A mogę odpalić stąd? Mogę. Bo tam było... jeszcze jedno takie... miejsce. Tylko czy ja tam jestem w stanie...
dotrzeć, jestem w stanie. Dobra, zawsze te jakieś surowce. Okej. Wydaje mi się, że nic więcej tu takiego na ogień nie było. O, Boże. Już myślałam, że nie trafi na to. Dobra, to też można spalić. Okej, nie wiem czemu... Aha, bo to gniazdo jest tam w ogóle, na tym dachu. To jest pytanie, czy ja jestem w stanie tam dotrzeć z tego pułapu? No rozumiem, że łukiem ani tym nie dam rady. Z tego poziomu to ja chyba tam nie wejdę. Chyba, że ta skrzynka... Nie! Laro! No, no, o, dobra. Odbieranie jaj. Jaj. Jak mogłaś, Laro? Ktoś tutaj się napracował nad gniazdem, jakiś ptaszek, a ty kradniesz jaja. Czym ty się zajmujesz w ogóle w życiu, dziewczyno? Kradnięciem jaj. Dobra, chyba wszystko. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, kolejna ścianka. Tam mam się dostać. No chyba, że mogę zejść w dół. Nie, tam chyba nic nie ma. Okej. Kolejna latarnia. O, to się zaraz rozwali oczywiście. Ja już myślałam, że się nie chwyci. Nie. No, odezwij się. We're still on her trail. I'm going to try and send an SOS from an old radio tower up here. Any tips? Hey, Lara. You're gonna need to find the communications console. It'll look like a bunch of old switchboards. Okay. I'll let you know when I find it. Pamiętam, że jak grałam właśnie pierwszy raz, to trochę denerwowało mnie to, że jakby ludzie tutaj skupiają się na przetrwaniu, nie? Wszyscy. I to jest dosyć logiczne, jeśli się nad tym oczywiście zastanowić, ale zawsze mi się wydawało, że Lara jako osoba, która jest zainteresowana archeologią, grobowcami i tak dalej, to będzie chociaż trochę zajarana też tym miejscem, jakby tą królową, tym, co tu się działo, tymi reliktami, które zbiera. A ona je tak zbiera, zawsze miałam takie wrażenie, że ona je tak zbiera, bo tak po prostu, bo się gdzieś walają po drodze, nie? I akurat przechodziła obok, zabrała, o fajne, nie? W sensie nie czuć tutaj jakby tej chęci robienia czegokolwiek poza przetrwaniem, nie? Tu musimy szukać jakiejś stacji radiowej, tu coś tam, tu sam. Ale nie dlatego, że nie wiem, jest to jakoś archeologicznie uzasadnione, tylko bardziej survivalowo, nie? I to mnie trochę drażniło. No i oczywiście. Nie! Ratunku! Matko, musicie mnie palić! Po co mi do łuku dajecie? Ja potrzebuję... Ja potrzebuję amunicji. Fajnie, sam żeś się podpalił. Jeszcze żyjesz. Oczywiście, że jeszcze żyjesz. Aaaa! Zaraz ja ci mołotowa bym przygrzmocę i się skończy. No.
Sam się podpala, ale nie umiera. To jest jakieś chore. Wyłaź. Nie mogę. Już? Marłeś? Dobrze. Teraz tu mam... Czy to mogę podpalić? Mogę. Wydawało mi się, że właśnie w Rise chyba i w Shadow też bardziej Lara się jednak zaczynała jarać tymi grobowcami i artefaktami, które zbiera. Ja wiem, że to są niby jej początki i w ogóle, ale no mimo wszystko. Okej, gdzie my jesteśmy? A na jakimś nowym terenie w ogóle. Jest jeden obóz, dwa relikty i dwie geoskrzynki. Jest bardzo mały teren. Aha. Telling you, Reyes, it's mechanical, not an electrical problem. Now, Alex. This looks like it might be an electrical problem. You think? Oh, hello. Hey, is this little fox, huh? Oh, she's cute, huh? Yeah, hey, cute, it's yeah. Alicia. Alicia. It's my like daughter. That. Oh. 14 years old. And smarter than you'll ever be. She must get that from her father. Don't give him the attention. And, yeah. I'll take a look at this. Probably electrical. From her father. Nice one. So I was on the walk, right? Doing a spot of midnight fishing. Hey, Grim. Time to button down the hatches. I'll be right with you. So I was on the walk, right? And this thing comes looming at me, looming out of the water it was. So I give it a real Glasgow kiss, you know. Gets you out of trouble 9 times out of 10, that does. Took me a week to sleep that night off. And I've not touched a drop since. See you at dinner, fam. Matko. Ciekawa historia. Ojej. Oni romansowali ze sobą. Coś nie pamiętałam tego. Thank you. Dr. James Whitman, filler 15, take 3, and action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like this. Yeah, you got it. Good Lord, cut! 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 Is he coming back? I'll go get him. World-renowned archaeologist. Discover. The world-renowned archaeologist, Mr. Dr. James Whitman. It's just a fish. It's fine. It's just you're gonna fish. Be fine. Krojenie ryb. Do czego mu to w ogóle potrzebne? This damned reality TV business. I'm meant to be bringing culture to the people, Sam. Not dinner. No offense, Jonah. The audience demands content, Dr. Whitman. You know that. So until we find the Lost Kingdom, we need footage like this. Aha. Come on, więc jakikolwiek film. Chyba sobie jaja z niego robią po prostu. We're gonna make you look like Gordon Ramsay in editing. Dr. James Whitman, filler 15, take 4, action. Okay, now take a firm grip. And then slice him down the belly. Like that. I've studied them so much, I can see charts on the back of my eyelids. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle... I remember when you found that one of your father's decks. You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. I was 5 years old. It was my first find. Yeah. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. Mm. That's what my father used to say. Now, there was a man that ran on instinct. For better or worse.
He would have been so proud of you, Lara. We're getting closer to the storm. Well, whatever's coming, we'll get through it, eh? Rozwala mnie, że jakby graficznie Lara ma tutaj gorsze te włosy niż tutaj w tej grze, no bo w grze mam ustawione takie, żeby były takie bardziej sypkie i w ogóle, a na tych filmach no ma takie sklejone kudły, że kosmos. Dobrze, czy ja coś mogę zrobić tutaj ciekawego? Ja bym chętnie ulepszenia do broni wzięła, bo z niej najczęściej korzystam. Czuły spust, dłuższy magazynek albo stabilizator. No a to możemy wziąć sobie ten dłuższy magazynek. Dobra, no coś jeszcze mnie stać? Chyba nie. Tego już nie mogę ulepszać, nie? No jeszcze powinnam jakieś inne bronie zdobyć, nie? Umiejętności, coś mogę tu wybrać? Nie, nie mam żadnych punktów. Dobra, to wchodzimy. I coś tutaj leży. Ta moneta znalazła się w obiegu w Japonii prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Aha, tu w sumie nic więcej nie ma. Chyba. Czy jest? Kurde. Badaj relikt. A, w sumie jest. Przytrzymaj, by dopasować kod kamery, ale... A tu powinna być informacja, że coś tu jest. Dobra. Olać to. A coś mi się tu jeszcze świeciło. To jakby geoskrzynka. Może widziałam kątem oka. Kątem oka gdzieś widziałam. Albo mi się ten kamień świecił po prostu i mi się wydawało. Dobrze, tu jest jakaś amunicja. O, tutaj jest coś. Aha. Tu jest jakiś szczur. Ktoś tutaj jest. Tak, po jednym znalazłam. Tu jest szczur, tu jest ptak. Mogę sobie odpalić pochodnie, ale nie wiem po co. Tutaj nie ma za bardzo czego spalić. O, tu są te owocki dziwne. Gdzie oni są? Ja ich w ogóle nie widzę. A, tutaj. Dobra, może powinnam poużywać łuku. Chociaż ja go nie zabiję na raz chyba. No może. Okej. Trochę się tego nie spodziewałam. Ale nadal ktoś tam jest. Nie zaznacza mi tego kolesia nawet. Problem, że tutaj są te światła. I tam... Aha, jest dwóch? Nie, jeden chyba. Ach.
Chyba powinnam ominąć te światła w jakiś sposób. Jezus, Lara, co się stało z tobą? Tu jakiegoś gościa zabiłam w krzeczorach. Skradanka. Mam nadzieję, że mnie tu nie zauważy. Dobra, tu już nie powinien mnie widzieć. Jest kolejny koleś. Ale tam mnie ciekawi jeszcze. Czy tu coś jest w ogóle? Po co mi dają w ogóle te beczki do zapalenia? Mnie ciekawi. Aha. On chyba zauważył... Jak odepchnij? A. Chyba zauważył ciała. Chociaż dziwne, że z takiej odległości, ale... Spoko. Oho. Idą, ale... Poszli jakoś górą. Chyba. Gdzieś tu są? Nie widzę. Lara niby się skrada, ale nie do końca wiem po co. Tu coś jest. Jakiś relikt. O, kolejny punkt. Znowu japońska moneta, tylko miedziana. Z epoki Edo, wybita pod koniec XVII wieku. Może pochodzić z któregoś z wielu starych wraków na wyspie. Ktoś tu jest? Halo? Halo? Dzień dobry? Jezus! Matko, się wystraszyłam. Tak, podpal się. To lubię w was najbardziej. Kurde no. Nie mogę wziąć strzał, bo w sumie ich nie używam. Dobra, dajcie mi trochę rzeczy. Tędy się idzie, a co jest tędy? Nic. Byłam tam na dole. Chyba. Mi się coś świeci, ale to chyba jest ta beczka, czy nie? Czy jakaś amunicja. Trudno powiedzieć, ale nie chce mi się tam schodzić. Czy jestem w stanie tu gdzieś... brakuje mi jednej geoskrzynki, ale to jest akurat strasznie ciężkie do zauważenia. Tu mogę wejść wyżej, albo mogę iść tędy. Czy tu będzie geoskrzynka, czy... O nie, to są jakieś rzeczorki do zbierania. A, jest geoskrzynka. Dobra. This bunker. World War II era. Probably Japanese. Amunicja.
Co? I możemy zjechać. Wow. Wylądowaliśmy w wodzie. I znowu ktoś nas chce zamordować. Gdzie jesteśmy? Baza w górach. Jeden obóz, 3 dokumenty, 2 geoskrzynki i jakaś niewierząca. Cokolwiek to znaczy. Powinniśmy zaraz kończyć odcinek. No one leaves. Rozumiem, że tędy się nie da przejść. No, idź tam, kobitko. Moja droga. Ktoś tam stęka. Ale ja nie wiem gdzie. A, tam stękają. A jakbym strzeliła tutaj na przykład. Mogę w beczkę im strzelić w ogóle? O, mogę. Wrażenia nóg powalą przeciwnika na ziemię. Fajnie. Ktoś jeszcze wylezie? Nie. Pełno szczurów tu biega. Ja nie wiem. O, tu jakieś łazienki. Uuu. Fajne rzeczy. Aha, i tędy można wejść. O, matko, nie. To jest jakaś szafeczka. Aha, jakieś surowce. Tędy nie można wejść, dobrze. Za dużo opcji tu mamy dziwnych. Nie wiem, czy będzie mi potrzebna, ale wezmę. Bardzo ładne kibelki. Można wejść tu do któregoś jeszcze? Nie wiem. Cudowne miejsce. Tu coś jest. A, bo to się pali. To jest ta niewierząca pewnie. No dobra. Niszczenie transparentów. Dobrze, że to się świeci. Tędy można wejść? Nie. Matko! Jesus. Jakiś grzejnik super nowoczesny. Albo bardziej starożytny. Ta Klara wskakuje, nawet się nie rozejrzy, czy ktoś tam jest, nie? Szyba wygląda na słabą. Mamy do podniesienia latarnie. Dobrze, to myślę, że to sobie zostawimy na kolejny odcinek. Na razie to by było wszystko. Póki co nie znalazłam w sumie nic oprócz tego banerku, ale no dopiero tu wleźliśmy w ten obszar. Ta mapa jest tak dziwnie w sumie trochę podzielona, bo ma bardzo małe te obszary. No ale... No nic. W każdym razie to by było wszystko z mojej strony na dzisiaj. Dzięki bardzo za obejrzenie. Dajcie znać oczywiście, jak wam się podobało. O, widzę... tylko mi się zgasiła lampa. Znaczy pochodnia. No nic. Potem spróbujemy to zrobić. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!